Witajcie kochani w kolejnym odcinku, tak jak już wam wspominałem w poprzednich odcinkach. Nie będę już tak często nagrywał, będę się starał chociaż raz w tygodniu jakiś film wrzucić. Niestety brakuje czasu i tak jak wspomniała tutaj Marzenka z kanału Kuchnia Marzeny, że nie tylko YouTube'em człowiek żyje. No teraz jak sami wiecie, zostałem tutaj sam i obowiązki, co były na nas nałożone, dwójkę teraz muszę to wykonywać sam, dlatego brakuje naprawdę czasu, jest rodzina jest najważniejsza, chociaż jest daleko, ja tu jestem sam. Jest praca, którą naprawdę lubię i nie mam zamiaru się stąd wynosić i się nie wyniosę. Mieszkanie mam swoje, teraz sam dla siebie. Także też jest dużo do ogarnięcia i to wszystko, na to wszystko po prostu trzeba czasu i tego się inaczej nie da zrobić. Będą filmy, bo lubię to robić i będę to robił, ale już na pewno nie tak często, ale chociaż raz w tygodniu będę się starał wam coś zawsze pokazać. A dziś jesteśmy pod tym kolosem, już dawno tutaj nie byłem, chciałem zobaczyć jak wygląda tutaj jesień. Za chwilę tradycyjnie obracam, tylko czekam na telefon, będzie telefon, po telefonie pójdziemy dalej na spacerek kochani i będziemy działać dalej. Zobaczcie, spójrzcie na te kolory tych górek, to jest coś pięknego, no u was też pokazujecie jak jest ślicznie jesień. Jesień nie musi być brzydka, ale jest jak jest i kochani, za chwilę obracanko tradycyjnie i jedziemy dalej. Do zobaczenia za chwilę. A więc witajcie kochani ponownie. Dzisiaj, tak jak wam mówiłem, króciutki odcineczek, żeby się pokazać, bo naprawdę ja mówiłem, brakuje czasu, a jesteśmy po tym kolosem, które to miejsce naprawdę tutaj uwielbiam, uwielbiam całe Willingen. No i jeszcze raz pozdrawiam Gagana, Gagan, przyjaciele, tak jak wspomniałeś wtedy, że sfiksowałem. Tak, tak jest i to się nie zmieni. Tu jest pięknie i nikt mnie stąd nie wywali. Będę się trzymał rękoma i nogami, żeby tu zostać i tak będzie, kochani. Praca jest elegancka, mieszkanie, chociaż rodzina daleko, sami wiecie jak to jest samemu, nie znając tak kompletnie języka. Znaczy nie całkiem kompletnie, no ale jakoś sobie radzę. I nie będę narzekał, bo jest tu naprawdę przepięknie, ale to miejsce naprawdę robi ogromne wrażenie. Tu spójrzcie jak było budowane. Tu sobie poczytajcie, 1906 rok. Tak kiedyś wyglądało Willingen, jak budowali most. Tutaj takie jeszcze stare pociągi, będzie widać. Tutaj budowa robi naprawdę wrażenie, to miejsce. Lubię tu przychodzić i spędzać sobie tam na ławeczce spokojnie czas. Tu mamy boisko do kosza, tu jest wszystko. Tak jak wam kiedyś mówiłem, jest lodowisko do piłki nożnej. Tak jak wam też wspominałem, że byli u nas drużyna z Wuppertalu. Drużyna piłki nożnej, pozdrawiam ich, pozdrawiam Kevina, ja może ogląda, nie wiem, wie, że mam kanał i jedyny Polak w tej drużynie był, bardzo fajny człowiek, ogólnie była cała drużyna, była fajna i w porządku ludzie, było z nimi fajnie i miło, ale pojechali, przyjadą za rok, przyjadą na swoje zgrupowanie, na jakieś te, to mamy w tyle za tym płotkiem tam, do golfa, ale jakoś tam nikogo nie widzę, nie ma ludzi, bo to jest, no piątek dziś mamy, no to dzisiaj zaczną się zjeżdżać, oczywiście, no będą, bo to weekend to tradycyjnie, nie, tutaj w Willingen, że będą się ludzie zjeżdżali, już się zjeżdżają, było ludzi masa 1 listopada, no tu był ogrom, nie miałem gdzie samochodu zaparkować pod drzewo, ale w końcu krążyłem i miejsce się znalazło. Także kochani, taki krótki szorcik, pozdrawiam was bardzo gorąco i oczywiście, żeby nie ominąć i pozdrawiam bardzo gorąco moją żonę jeszcze raz i będę powtarzał to, może nie w każdym odcinku, ale będę powtarzał. Asia, dzięki ci za wszystko, ty wiesz za co najlepiej. W grudniu prawdopodobnie będę, sama wiesz, może będę w Grudziądzu na chwilę, chociaż na 4 dni. Także się spotkamy i będziemy rozmawiali dalej. Także kochani, dziękuję wam
Trzymajcie się cieplutko, miłego weekendu wam życzę. Takich kolorowych dni, jak tutaj widzicie na tej górce. Trzymajcie się cieplutko, a oczywiście jeszcze sorki, jeszcze Marcina, Hanie i Oliwie pozdrawiam. Moi przyjaciół, też do was padnę, już jesteśmy ugadani, po co wiecie. Także trzymajcie się i czekajcie, prawdopodobnie zajadę na 4 dni, będę w Grudziądzu i spotkamy się ponownie. Także kochani, do zobaczenia kolejnym razem, nie wiem kiedy, ale na pewno będzie raz w tygodniu jakiś film, będę się starał wam rzucić. Także trzymajcie się cieplutko, miłego weekendu, pozdrowionka z Willingen, zapraszam do zwiedzania Willingen w zimie i nie tylko w zimie, ale ogólnie do zwiedzania tego ciekawego miejsca. Do zobaczenia kochani, trzymajcie się cieplutko, hej!